Dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Słuchajcie, mamy... Mamy jesień. W końcu? Nie, no po prostu przyszła jesień. Są o wiele niższe temperatury. Jeszcze wczoraj było ciepło, a dzisiaj jest normalnie... Teraz to chyba z 10 stopni, słuchajcie. Jest zimno, ale jest piękna pogoda, bo jest słonecznie. Także to aż się chce iść na dwór. Co za tym idzie, chyba w końcu muszę zamienić ubrania w szafie. Te wszystkie cieplejsze swetry, dzisiaj właśnie z pomocą przyszło More Muay, sweterek od nich wyjęłam. Ale to jest pierwszy właśnie taki dzień, gdzie szukałam naprawdę ciepła i trzeba chyba te wszystkie ubrania zamienić. A tak mi się tego nie chce robić, ale pewnie będę musiała się zmotywować. Słuchajcie, chciałabym zacząć, bo idziemy dzisiaj oczywiście w piękne miejsce. Najpierw jedziemy na kawę, a potem idziemy do centrum ogrodniczego i zobaczymy jakie tam mają ozdoby świąteczne. Obejrzałam sobie swój własny film z zeszłego roku, żeby zobaczyć jakie miałam bombki i rzeczywiście mam najwięcej białych albo różowych i zastanawiam się, czy zrobić w tym roku taką, dodać do tego po prostu jeszcze czerwone, czy zrezygnować właśnie z tych, a coś mnie zaswędziało w uchu, czy zrezygnować z tych różowych na rzecz czerwonych, ale dużo ich mam, więc, bo myślałam, żeby zrobić taką choinkę właśnie czerwono, złotą, ale złotych mam mało, więc musiałabym kupić, to nie chcę tak, wiecie, nie chcę wymieniać, chciałabym tylko coś może troszeczkę zmienić, ale zobaczymy co tam będzie. Coś mnie tutaj swędzi. Słuchajcie, najpierw chciałabym przyjść z takim małym update'em. Padła mi bateria, ale już jest wymieniona. Słuchajcie, odnośnie... Najpierw wam pokażę coś, co jest po prostu niesamowite. Mówiłam wam ostatnio, w ostatnim chyba filmie, w ogóle chyba go nie zakończyłam. Przepraszam, ale wróciliśmy następnego dnia, już tylko nagrałam rano, że poszłam chyba biegać. Nawet nie wiem, czy to jeszcze dodałam, ale potem już, wiecie, tak, to dużo rzeczy mieliśmy do zrobienia, wróciliśmy dużo później niż myśleliśmy, już byliśmy zmęczeni, obejrzeliśmy jeden odcinek pod pokładem, ileż tego jest na Amazon Prime chyba, tam jest tyle sezonów, coś niesamowitego, uwielbiamy i najlepszy był ten sezon, to chyba najnowszy, bo to są różne jakby wersje, tam gdzie jest Aisha. Ona po prostu była niesamowita i cały ten sezon był najlepszy moim zdaniem, ale słuchajcie, no dobra, w każdym razie, jeżeli wiem, że niektóre z was też oglądają i lubią, ale mówiłam wam o tych kosmetykach Jan Marini, o tym całym zabiegu, tak, że się myje twarz tym najpierw, cesta, i tego w ogóle można używać potem po prostu do zmywania twarzy, do mycia twarzy, potem się myje twarz CleanZyme, potem się nakłada maseczkę CleanZyme i tą maseczkę tak na 20 minut, 25, potem znowu maseczkę się zmywa tym CleanZyme i jaka to jest, jaki to daje efekt, po prostu nie pamiętam, żeby coś aż tak, z takich wiecie kosmetyków, które można używać w domu, żeby coś dawało taki efekt, po prostu taka gładka, odświeżona cera, oczyszczona, coś niesamowitego, użyłam tego zabiegu 3 razy już. I tam Medmarcy chyba zaleca, żeby to raz w tygodniu stosować. No niesamowite, naprawdę najlepiej wydane pieniądze w ostatnim czasie. Genialne produkty. I w ogóle, bo to jest delikatniejsze, ja używam już od dawna tego Bioglycolic, od dawna tego żelu, a ten jest łagodniejszy. Także naprawdę kocham tą firmę. Mogło być trochę tańsze. Pokazywałam wam też balsamy z Beauty Pie. Super Healthy Skin i muszę wam powiedzieć, że tutaj akurat nie masz takiego zachwytu. Śmieszna formuła, bo taka jakby olejek, ale mam wrażenie, że to tak jakby zostaje na górze. Co on tam robi na dole? Jeżeli ktoś ma bardzo suchą skórę, to nie wiem, czy to by pomogło, ale tak na co dzień, jeżeli skóra jest normalna, nie ma jakichś problemów, to jest przyjemny, ale... To nie będzie zastępca tego mojego ulubionego balsamu Bronze Goddess, bo tamten pachnie, jest nawilżający i w ogóle on jest jakiś taki jakby łagodzący. Miałam wrażenie, zawsze jak go po opalaniu używałam, to że on łagodził tą skórę. Także tamten to jest po prostu mój numer jeden. Ten Le Smash Santal to w ogóle... To nie pachnie jakoś wyjątkowo, tak? Tak jak tam gdzieś słyszałam z opinii, że to tak pachnie... To nie. Ten pachnie lepiej. Jest przyjemnym balsamem na co dzień.
Po prostu, tak? Tak jakbym sobie kupiła jakiś drogeri balsam, zużyję jak najbardziej, ale nie jest takim balsamem, że chciałabym potem po zużyciu kolejne opakowanie, tak? Jest ok, na raz. Fajnie było spróbować. Wchodzę i już się uśmiecham. Jesienne ozdoby? No bez sensu, bo tak zawsze się kupuje świąteczne. No jakoś w tym roku odpuściliśmy chyba jesienne ozdoby. Wow! Tak, no jak to? Pytasz mnie, pytasz dzika, czy ty tu w lesie? Oczywiście, że tak. Ale szukamy czerwonych i złotych. Ale tu jest jak zwykle pięknie. A zobacz, jaka ładna ściana. Jaki fajny pomysł na bombki. Świetnie to wygląda. Nie moje kolory, ale wygląda fajnie. Jaki kulik. Ale normalnie czuję się ten... emocje. Kulik dobry, bo może go na zimę i narzekamy. Fajnie będzie. Ale jak sprawdzisz zamówić bombki? Jurku. Takie mamy. Na mnie możecie... Ta ładna. No. Ja to normalnie czuję takie emocje. Takie ładne. Na mnie możecie... Mamy świeczki, mamy złote takie właśnie. Dlaczego ich nie palimy? No bo to się na święta będzie paliło. Możemy kupić takie, żeby spalić na przykład? Czy będziemy kupować takie, żeby leżały? Nie, będziemy już palić. Na mnie możecie liczyć, jeżeli chodzi o nadmiar materiałów z ozdobami świątecznymi. To jest podstawka, tak? Nie. Ale my mamy złote ozdoby, a nie srebrne, Jurku. O, tu są ładne kwiaty. Te też mogę. Jakby były czerwone, to bym brała. No wiem. Czekaj, poczekam. Są na pewno tylko nie na tym dziale. Tak, tak, no wiem. Czerwone dziale, niebiesko-biało-różowe. Ta ściana wygląda błędnie. Fajny pomysł. Super. To tak pachną właśnie. Tam się już wypachniły dawno, co? No tak, no to wiesz. No to jest jedno sezonowe tylko, no wiesz. To jest taki wór jakiś, niech nam popachnie w domu trochę. Nie, to ci przestanie pachnieć do świąt. No to kupimy ten drugi, ale ładnie już pachnie, zrobimy sobie nastrój w domu. Już? No. Dwa miesiące przed świętami? To by nie przeszkadza. Tam masz swoje czerwone kuleczki. Czerwone, czerwone. O, takie jakby były, tylko że takie gałązki. To jest gwiazda. Tak. Jak kupiliśmy, kwiatki były słodkie. Ooo, bombkowisko dla dzieci jest. Rozumiesz to? Patrz na psów. Machewy. Sosycz. Mamy nowego psa. Mini sosycz. Tak, weź mu, oczywiście. Poczekaj, turki. Turki z turki. Ojej, rzeczywiście, nie zauważyłam go. Jaki śmiechowy, co? No. Takie czapki są. No. Pamiętasz, gdzie... Taki prosiaczek. Pig in blanket, zobacz. No tutaj. Ja zobaczyłam tą myszkę. Ojej. Trzeba testować te zabawki. Pat ciastek zaraz, tylko taki o. O, te mysie. Nie, ale są ostatnie zmiechowe.
No często widać takie, ale ja nie kojarzę tego. Tam za duża paczka. To są szczurki. No ale z czego? Z materiału. Z Gong Gang. Bardzo. Nos ma trochę dłuższy od twojego, ale tylko trochę. Patrz, takie malinki. A patrz, tu masz jeszcze taką inną chujneczkę. Tam masz jeszcze takie... Szymonione. I masz jeszcze te jeżynki. Pokaż to do talerza, się powiedzieć, do telefonu. Czekaj, nie ma ostrości. Nie widać. O, teraz widać. Jest, jeszcze. Wiesz co, ja mam takie brudne okulary. Może tutaj to złapię. O. Jeszcze z nadmorza, patrz. O, jest, patrz. Tak to wygląda. Czy sobie mam włożyć do kieszeni? No tak. No dobrze. Niech tak będzie, Kasiu. A w ogóle nie dzieliśmy koszyka. Właśnie. Chciałem mieć taką bramę, że można by taki wieniec zawiesić. Może kiedyś. Patrz nad głowę, jaki masz też. Prawie jak aureola. Te na sznurku są fajne, zobacz, te, takie bomby, no. Gwiazdy. Co roku to widzę, ładne to jest. Tylko, że gdzie to powiesisz? Gdziekolwiek, na ścianie przecież. No czemu? Szyszunie. Nie chcesz się też, wiesz co, przytłoczyć tymi wszystkimi rzeczami, nie? Tu ci wisi, tu jest woda, tu jest choinka, tu jest dobry, tu pod telewizorem. I bardzo dobrze, niech się czuje, jak byłoby fajosko. Tak. A to masz eukaliptusowy wieniec. Ale za sobie wiesz, swoje tu zbudować. Powtykać. Dobra, idziemy dalej. No i teraz czemu zrobili ze srebrnym? Nie wiedzieli, że ja przyjdę? A z czym miałem być? Ty jesteś ładna. To taka choinka. No wierzę w to. O, masz złoty, z złotymi są. Ma krostę. Dziubaskę. No, tata już będzie do koszyka jak nic. O, nie. A masz koszyk? A ta brzydka jest. Dlaczego? Obróć ją. Nie? No, ładniejszy. To bardzo delikatna jest. No, ale jej wykonanie jest takie średnie. No. Tak z daleka wygląda ładnie. No to co zrobisz, no? Wow. O tak, ja weźmiemy. Musisz znaleźć koszyk. Dobra, idę po koszyk. Rzucaj. Przewidujesz przyszłość? Wziąłeś taki wielki koszyk? Tak, no. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I will ever figure out where the road.
falling down. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Może się ukryć. Ta czerwni. No. Co masz? Ciastka? Ciastek poducha. Wiesz, to jest takie obciążeniowe. Aha. Więc raczej, żeby to po prostu wstawić. Śmiechowe, co? Mhm. No, metr nie ma ceny? To są świeczki takie. Babeczka. Babeczek. Nie, naprawdę, moim zdaniem ceny są bardzo wysokie w tym roku. To jest spora taka, jedna gałązka, ale jedna kosztuje 15 funtów. A co to z jednej? Ale jest rzeczywiście wyjątkowo duża, no ale naprawdę, wszystko widać, że jest sporo droższe. Bombki. Taka kosztuje. Ta kosztuje 9, no. Czy to się zaczepiło. A tamta ładniejsza, nie? Ta taka sztuczna, te liście. O ty. Znaczy sztuczne, no ale tak niektóre potrafią wyglądać lepiej, nie? A taki kwiat? Ten jest ładny. 8 za sztukę. No. Wróciliśmy. Dzień dobry. Stoi ten, zaraz wam to pokażę. Kupiliśmy kilka bombek, czerwone, dwie złote. Jeszcze mam drugie opakowanie, ale chyba taki przegląd oficjalny zrobimy jak zwykle, już jak będzie vlogmas. Czy będzie vlogmas? Zobaczymy. Ale suma summarum jest tego dużo, ale jak przychodzi co do czego, to... O, kot też robi przegląd. A, nie widzicie, ale kot właśnie zagląda do pudełka z tymi drugimi. Ale to są takie same. No kilka jest, tak? Tak jak mówiłam, chciałabym trochę tej czerwieni, także tutaj mam chociaż kilka takich czerwonych. Byliśmy jeszcze, zrobiliśmy zakupy spożywcze, kupiliśmy Morrisowi nowego przyjaciela. O, piszczącego pana jamniczka świątecznego. On ma tyle tych zabawek, a i tak bawi się cały czas tą jedną. Miku, 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 miku. I kupiliśmy... Ale to zupełnie nieoczekiwanie, bo czy musieliśmy kupić szczotkę do łazienki? Tequila! Mów, nazywaj się po imieniu, bardzo może. To nie jest szczotka do toalety, to każdy ci powie, że to jest szczotka do kibla i koniec. Ten jak się nie odzywa, się nie odzywa. Tak, no bo to jest szczotka do kibla. Jak zacznie to... Tak, kupiliśmy szczotkę i kupiliśmy też ten na mydło i było coś takiego. To jest na papier, słuchajcie. Zastanawiam się, czy to będzie ten papier, czy on nie będzie się tak przechylał, ale jak się położy raz, dwa, trzy pewnie rolki, to nie będzie tak źle. Taki jamnik. Śmieszne, co? To nam się całkiem dobrze sprawdza. Mamy taki właśnie stojak, no taki ze wszystkimi szczegółami. To jest Home & You. To są takie... Na krótki czas moim zdaniem, bo to już nie pierwsze i ten dozownik na mydło. Mieliśmy taki złoty
taki jakby wieszak, że się wieszało z jednej i z drugiej strony. To mogło być albo na ręczniczki, albo właśnie na papier toaletowy. I to wygląda tak fatalnie już po 2 latach, naprawdę, że to już taki czas najwyższy. Jakoś tak albo się łamią te szczotki szybko, albo się wycierają. Przeważnie, jeżeli macie na przykład złote jakieś elementy w tych wszystkich takich dozownikach, to się wyciera. Chwilę, moment i to zaraz się robi takie byle jaki kolor. Także to wymagało odświeżenia. Kupiliśmy takie białe po prostu, takie karbowane jakby. Ładne, ale już nie są na górę. Ale to takie śmieszne, nie? Piesek. Ogon na papier toaletowy. Zrobiliśmy zakupy w polskim sklepie, ale nic takiego ciekawego w sumie. No i te bombki. O, tak wyglądają. Także, słuchajcie. Chyba tyle na dzisiaj. Dzisiaj jest niedziela, także my sobie będziemy chillować. Już odpoczywać. Jeszcze pójdziemy z psem, zjedliśmy obiad. Także chyba już tyle na dzisiaj. Nie? Nie. Ja jeszcze jeszcze może coś tutaj poogarniam tak troszeczkę, bo tak się tak nosi, chodzi, to trzeba chociaż odkurzyć. Także tak, tyle na dzisiaj.